Po zakończonych świętach większość z nas zastanawia się, co zrobić ze świątecznym drzewkiem. Firma Inneco ma dla nas idealną propozycję. Alpaki to zwierzaki, które nie tylko podskubują i gryzą, ale wręcz uwielbiają iglaki. Inneco postanowiła więc zorganizować zbiórkę żywych choinek dla alpak. To idealne rozwiązanie, które pozwala zagospodarować resztki choinek w przyjazny dla środowiska sposób. Zbiórka tych świątecznych drzewek dla alpak odbędzie się w sobotę 13 stycznia. Radosną wiadomością dla mieszkańców Gorzowa jest powrót tramwaju na tory po 12 latach przerwy. Uruchomiona została linia tramwajowa numer 4, obsługująca trasę od dworca głównego do Fieldorf-Anila. Pasażerowie dzięki temu mogą cieszyć się nową alternatywą transportu. Tramwaj kursuje co godzinę, rozpoczynając swój pierwszy kurs o 6 rano i kończąc o 17.30. Co szczególnie istotne, tramwaj został doskonale zsynchronizowany z odjazdami i przyjazdami pociągów. Wniosek kredytowy złożony przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Przemysłowej i Prostej otrzymał pozytywną ocenę i znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu spośród blisko 100 podobnych wniosków z całego kraju. Sukces w rankingu to istotny etap w osiągnięciu celów związanych z nową inwestycją mieszkaniową. Kolejne pozytywne wieści dla mieszkańców Gorzowa są już w planach. Przypomnijmy, że na terenie gorzowskiego Zawarcia powstanie czterokondygnacyjny budynek z 97 mieszkaniami dostępnymi na wynajem. Dodatkowo budynek zostanie wyposażony w windy dla wygody mieszkańców oraz komórki lokatorskie na każdym piętrze. Gorzowskie Inwestycje Miejskie mają przed sobą dwie obiecujące oferty w kolejnym przetargu na ostatni etap przebudowy ulicy Spichrzowej, a tym razem perspektywy finansowe wydają się znacznie bardziej korzystne. Ta inwestycja nie tylko przyniesie nowy wygląd Spichrzowej, ale również da początek miejskiej, małej obwodnicy Śródmieścia. Jej głównym celem jest stworzenie alternatywnej trasy dla drogi wojewódzkiej nr 132, łączącej dwie kluczowe arterie miejskie, Chrobrego i drogę krajową numer 22. Prace mają ruszyć w maju 2024 roku, starając się zminimalizować ewentualne utrudnienia dla kierowców. Inwestycje wspierają środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 6,5 miliona złotych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 milionów złotych. W ramach projektu ostatni odcinek ulicy Spichrzowej od Chrobrego do Hejmanowskiej przejdzie gruntowną metamorfozę. Powstanie nowa nawierzchnia, chodniki, odwodnienie, oświetlenie, a także 20 nowych miejsc parkingowych, samoobsługowa stacja naprawy rowerów z parkingiem oraz infrastruktura rowerowa od mostu staromiejskiego wzdłuż Chrobrego. A to tylko część korzyści, jakie niesie ze sobą ta inwestycja.